dzisiaj wszedłem na twój Instagram i ty bardzo pięknie go prowadzisz. Jest, wszystko do siebie pasuje, dużo spędzasz czasu nad tym, żeby każde zdjęcie ładnie obok siebie wyglądało, żeby kolorystyka jednak była spójna. No tak, jeśli chodzi o Instagram, to raczej staram się go tak konsekwentnie prowadzić i planuję sobie wszystkie posty, wymyślam, o czym chciałabym napisać, co bym chciała stworzyć, czym bym się chciała podzielić. Głośno ostatnio było za sprawą jednego z artykułów, że jedna z gwiazd kupuje i obserwatorów, i lajki. Czy tobie zdarzyło się takie coś zrobić? Miało takie zdarzenie miejsce w twoim życiu? No nie, dlatego że widzę, jak to jest po prostu nieproporcjonalne. Jeśli widzimy, że na przykład ktoś ma dużo obserwujących, a w ogóle nie ma aktywności na swoim profilu, to wygląda słabo. Nigdy nie miałam takiej potrzeby, żeby kupować swoich odbiorców, no bo jakby później każda z firm czy produkcja prosi cię o statystyki danego postu, no i tego nie da się wytworzyć. Po moim profilu widać, jak ludzie się udzielają, jest wiele komentarzy, ja na wszystkie odpisuję, jestem aktywna z nimi. Więc nie chcę suchych obserwatorów, którzy nie będą mi lajkowali, którzy nie będą ze mną korespondowali, którzy nie będą pisali, czy mi się zdjęcie podoba. Wtedy to nie ma sensu zupełnie.